Mobil Stadium w Tel Awiwie czeka nas dobry funt, a więc cena nie najniższa, ale i tak w Izraelu jest fakt korzystania z internetu. Często ojcowie, często także matniści, kiedy kibice przeciwnika oklaskiwali zawod. Przecież niedawno gościł w Krakowie u swojego syna Rivaldinho. Którzy z lekką nadwagą, inni jak właśnie Rivaldo w topowej formie, ale piłkarze są egocentrykami i po latach często się o nich zapomina. Piłkarze jak Michel Salgado, jak Steve McManaman, Gaiska Medieta, Moji Mirim, którego był prezydentem i grał tam właśnie razem z Rivaldinho. Czy też Olympique Marsylia to jest zawodnik, który jako wychowanek Realu w rywalizacji, którą określamy jako starcie legend. Także przez nas widziany, on był częścią tego składu reprezentacji Hiszpanii. To taka postać bardzo trudna dla jednego wybitnego. Bardzo kojarzona z Racingiem Santander, bo tam przecież grał na początku. I będzie stał w bramce legend Barcelony. Powiem ci, Dominik, że to też jest taki test trochę. Do Jesusa Angoya. Mamy tak naprawdę dwóch bramkarzy tutaj, którzy przegrywali walkę. Przede wszystkim z bramki zdobytej na Łazienkowskiej, rzutu karnego w meczu eliminacji Genta Barcelony. Absolutnie nie, chociaż występował tutaj pod koniec. W barwach Realu Madryt już był tak naprawdę tylko rezerwowy. 8 roku ona wychowywała swoje dzieci w pojedynkę, ponieważ umarł jej mąż. Złych nawyków, nałogów jeszcze z końców. Zachęcamy do udziału w dyskusji. Jeden z naszych widzów ukrywają. Mistrzów Anhoi, Soler, Arpon, Mendieta, Dyu, także... Ja to raczej występował w środkowej części boiska i był nawet takim prototypem drużyny Barsy. Były zawodnik tej drużyny, który zdobywał z nią Puchar Europy. Wyjściowego składu, który mieliśmy na Grawice, także Javier Pedro Saviola został zwolniony. No i mamy też taką postać łączącą Ligę Włoską z Ligą Hiszpanii w Lidze Izraelskiej. No i dzisiaj została postać, którą także pamiętają na pewno ci, którzy przypominają sobie w jakiś sposób. Ważnym miejscem w najbliższym czasie, bo też na początku sierpnia tutaj już. Ale Deco, który przywiózł kilkanaście kilogramów obywatela więcej na boisko. A najpiękniejszą bramkę w swojej karierze zdobył przeciwko Barcelonie. Będzie przyjęty podczas meczu przy każdym kontakcie z piłką w sposób... Teraz Alfonso. Alfonso! Ale ten strzał niecelny. Był to jeden z tych pierwszych piłkarzy, który zakładał białe buty. Ronaldinho. Ronaldinho z dystansu! Ale jednak się pomylił. Ale za tę próbę wielkie brawa, bo widać, kto tutaj bawi się na boisku dzisiaj od samego początku. I Sfigo, najaktywniejszy w zespole. Los Blancos, Sfigo na pole karne. Alfonso Perez, przed momentem Ruben de la Rez, Amaviska na pole karne, ale jednak ta... Wynik starć pojedynków. Teraz doskonałe podanie w kierunku Deco. On też próbował... Też aktywny od początku tego spotkania, okazja na strzał z dystansu, no ale jednak on krzywdy nie zrobi. Pretensje ma Alfonso Perez, że ta piłka nie poleciała. Roberto Carlos! Wytrzył Sansa Argentyńczyk, Ronaldinho, Ronaldinho! Pudło, ale robota, którą wykonał Saviola, to typowe dla niego zagranie, niezwykły spryt. Dyrektor sportowy jako trener, później z reprezentacją Ekwadoru. Figo robiąc teraz Nuniezowi przestrzeń, Nuniez na pole karne. De la Red w polu karnym, a Amaviska znów dośrodkowanie, ale jednak nieprecyzyjnie. Później zniknął kompletnie w Manchesterze United. Zatrzymany Fik Saviola. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho! Nie ma bramki, ale... W kierunku Mendiety, tę piłkę przepuścił Saviola, próbuje uderzać, no ale składał się do strzału późno, choć był faulowany i mamy rzut karny, pierwszy karny w tym meczu. Dla Barcelony. I teraz pytanie, kto do tej jedenastki podejdzie, bo mamy tutaj świetnych Realu Madryt. Ronaldinho! Pewnie! Bez większych problemów. Po prostu uderzył mocno. Godina nawet nie zdążył się specjalnie dobrze, mocno rzucić. No i jest 1-0 i nie ma co ukrywać. Tym, który na tę bramkę w pierwszych 30 minutach meczu zasługiwał. Udawać, że ma kontuzję tylko po to, by imprezować. Teraz rzutka na pole karne Barcelona. Brało się go z całym dobrodziejstwem inwentarza. Teraz strzał z dystansu. Luis Figo zamarkował. Wrzutkę kręci tam Goycochea, ale dośrodkowuje niedokładnie. I zdarzało mu się występować także jako lewoskrzydłowy. De la Rez, strzał z dystansu, bardzo mocny Amaviska, co za pudło, znakomita sytuacja zmarnowana przez piłkarza Realu Madryt. Tymczasem Figo, Real osiągnął przewagę w ostatnich minutach, Alfonso Perez był faulowany, znakomicie zabrał się z piłką i zrobił tak. Roberto Carlos, chciał inaczej, zaszachował wszystkich, ale uderzył za lekko. No i po raz kolejny Anhoi bez większych problemów.